Na ziemi nie ma pokoju. Choć my śpimy dziś bezpiecznie, wielu ludzi ucieka ze swoich domów w trosce o swoje życie. Codziennie wielu chrześcijan oddaje życie za wiarę w Boga, podobnie jak na początku chrześcijaństwa. Jak się nie załamać? Jak temu sprostać? Pozostać biernym widzem? A może się włączyć? Czy modlitwa za zwaśnionych ma sens? Czy pokój jest możliwy? Maryja, Królowa Pokoju, z pewnością nauczy nas, jak możemy zaprowadzić pokój, zaczynając od siebie samego. Ona nawet gdy wszystko wokoło wydawało się być przeciw niej, pozostawała spokojna. Do dzisiaj trzeba nam prosić o pokój. Kościół w czasie każdej mszy świętej prosi: obdarz nasze czasy pokojem. Pokój jest jedną z tych rzeczy, bez których nasze życie będzie zdecydowanie bardziej skomplikowane. Musimy mieć pokój w sercu. A mając pokój w sercu, stajemy się zalążkami pokoju na świecie.